Witajcie w drugiej części spaceru po Sztokholmie. Różmy się, moi drodzy, odwiedzajmy trochę świata. Ja wiem, że może nie każdy ma pieniążki, ale może warto odstawić niektóre używki, papierosy, alkohol i zebrać troszkę pieniążków na tak piękne podróże. Popatrzcie, jak tu pięknie. Parlamentu tym w remoncie, jak widzicie. To nie wiem, czy remontują budynek, czy przebudowują struktury państwa. Widzicie ten biały budynek? Tam mieszka premier Szwecji. Każdy premier, jakiego wybiorą w Szwecji, w tym białym budynku. Podejdziemy sobie tam jeszcze bliżej. Szwedzi coraz bardziej boją się zamachów, więc ta droga też pewnie wkrótce zostanie zamknięta. Ale my jeszcze odwiedzimy pana premiera, co? Zobaczcie. Żaden przepych. Budynek, w którym mieszka premier Szwecji. A tutaj, gdzie jest remont, budynek parlamentu. Także do pracy nie ma daleko. To jest wszystko jeszcze dostępne, ale jak długo, to chyba niedługo. A my idziemy dalej. Widzicie, coraz więcej zabezpieczeń. Coraz więcej zakazów. I coraz więcej rodowitych Szwedów, blondynów.
Teraz zobaczycie ten budynek właśnie parlamentu, który jest w remoncie. Nie można tam przechodzić wzdłuż rzeki, tylko trzeba obejść naokoło. I kończymy kolejną część spaceru po Sztokholmu. Jeśli się Wam podobało, łapka w górę, komentarz, subik. Ale nie jest to ostatnia część, myślę.